Mało kto wie, że łącznie najwięcej czasu w Royal Rumble meczu spędził Chris Jericho. Y2J był w ringu przez 4 godziny i 56 minut. Co ciekawe, Kanadyjczyk nigdy nie wygrał tej walki, a najbliżej był w 2012 roku, ale został wyrzucony przez Sheamusa. Za plecami Jericho znajduje się Triple H oraz Shawn Michaels. Kane podczas swojej przygody z WWE wielokrotnie pojawiał się w Royal Rumble meczu. Co ciekawe, wystąpił w tej walce pod trzema różnymi gimmickami. Przed debiutem jako Kane, Big Red Monster występował także jako Isaac Yankem oraz Diesel. Jim Duggan, Big John Studd oraz Lex Luger to jedyni zwycięzcy Royal Rumble meczu, którzy nigdy nie zdobyli najważniejszego tytułu mistrzowskiego w WWE. Pozostali zwycięzcy w swojej karierze zdobywali mistrzostwo WWE lub World Heavyweight. Kane łącznie wyeliminował najwięcej zawodników w historii Royal Rumble meczu. Glenn Jacobs wywrócił nad górną liną 44 osoby. Za jego plecami znajdują się The Undertaker oraz Shawn Michaels. Tylko trzech zawodników w historii wygrało Royal Rumble mecz dwa razy z rzędu. Byli to Hulk Hogan, Shawn Michaels oraz Stone Cold Steve Austin. W tym roku szansę na dołączenie do tego grona ma Randy Orton. 22 razy zwycięzcy Royal Rumble meczu otrzymywali szansę na wygranie tytułu mistrzowskiego WWE oraz World Heavyweight na WrestleMania. 13 razy udało się to, ale niestety 9 razy zwycięzca musiał obejść się smakiem. Trzeci już raz podczas tego materiału powracamy do tematu Kane'a. Były WWE Champion wystąpił w Royal Rumble meczu aż 19 razy, co jest absolutnym rekordem. Za jego plecami znajdują się Shawn Michaels i Big Show z 12 występami. W dniu pierwszego w historii Royal Rumble meczu federacja NWA postanowiła także rozegrać swoje wyjątkowe pay-per-view. Było to Bankhouse Stampede, gdzie to w walce wieczoru Dusty Rhodes pokonał 7 przeciwników. Oba eventy odbyły się 24 stycznia 1988 roku. 6 razy Royal Rumble match nie był main eventem gali Royal Rumble. Ostatni taki przypadek miał miejsce w 2013 roku, gdy to powracający The Rock pokonał CM Punka i odebrał mu tytuł mistrzowski WWE. Miano pretendenta do tytułu mistrzowskiego pierwszy raz pojawiło się na fali Royal Rumble meczu w 1993 roku. Od tego czasu tylko dwaj zwycięzcy tej walki nie otrzymali szansy na udział w pojedynku mistrzowskim na najważniejszej gali roku. Byli to Steve Austin w 1997 oraz Vince McMahon 2 lata później. Jeżeli znacie inne ciekawostki na temat Royal Rumble meczu, zostawcie je w komentarzach pod tym filmikiem na forum attitude.pl lub na grupie facebookowej Wrestling Polska. Dziękuję za odsłuchanie i zapraszam do komentowania.